Dobry wieczór, kochani. Nazywam się Katarzyna Grodzka i jestem dzisiaj tutaj dla Ciebie, aby ogłosić Ci pełną Ewangelię. Ewangelię o Chrystusie. Dobrą nowinę. Chcę Ci powiedzieć, że jest rozwiązanie do Twojego życia. Jest Nim Jezus Chrystus. To jedyna droga do nieba, do prawdziwego, zwycięskiego życia. Kochani, ja ponad rok temu usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że Jezus Chrystus zgładził każdy mój grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły, że to On pokonał śmierć, pokonał diabła, zmartwychwstał trzeciego dnia w ciele, żyje i króluje. Bardzo trudno było mi uwierzyć w te słowa. Dlaczego? Ponieważ byłam bardzo religijną osobą. Osobą, która wychowała się w rodzinie katolickiej, w której zaszczepione były sakramenty, uczestnictwo we mszy świętej, modlitwy przeróżne. I kochani, ja byłam zamknięta naprawdę. Byłam tak owładnięta religią, że nie potrafiłam przyjąć tego, że Jezus zrobił to dla mnie. I z pozoru wydawało się, że mam poprawne, dobre życie, ale była we mnie ogromna pustka, a zarazem ogromne szukanie Boga, chęć poznania Go, pragnienie, aby po śmierci pójść do nieba. I kiedy moje życie zderza się z prawdą, bo ja nie wiem, co mam dalej zrobić, bo jest mi tak ciężko i wołam w swoim pokoju: Boże, jeżeli to prawda, to co słyszę, to pokaż mi siebie takim, jaki jesteś naprawdę, nie takim, jaki pokazuje mi Ciebie religia. Nie chcę tak dalej, bo moje życie jest puste, nie mam pewności zbawienia, choruję. I gdzie te moje modlitwy, gdzie te moje zasługi, co ze mną? I w krótkim czasie, po raz drugi, głoszona jest mi pełna Ewangelia. I ja rozpoznaję ten głos. Wiem, że to właśnie Jezus Chrystus poniósł za mnie na krzyżu Golgoty każdy mój grzech. Że On prawdziwie umarł i zmartwychwstał. Jest Synem Bożym. I ja przez akt decyzji, że wierzę w to, mogę stać się obywatelem nieba. I ja tak zrobiłam. Ja uwierzyłam w moim sercu i wyznałam ustami, że Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem i moją jedyną drogą do Ojca. I co się wydarzyło? W ten dzień wypełnił mnie Duch Święty. I od tego dnia jestem pewna, mam całkowitą pewność, że idę do nieba, że jestem zbawiona przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. I od tego dnia rozpoczęła się moja droga z Bogiem. Rozpoczęło się moje szczęśliwe, już nie puste, ale pełne Ducha Świętego życie. I dzisiaj mam szczęśliwe małżeństwo. Nie choruję. Ja uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. Cierpiałam na potężne migreny, na silne miesiączki. Miałam bardzo uciążliwy trądzik. Ale dziś żadna z tych chorób nie jest moją częścią, nie jest udziałem moim. Jestem w pełni zdrowa, w pełni zaopatrzona, szczęśliwa. Mam pokój z Bogiem. Spokojna jestem w środku. Mam udany biznes. Wypełniła mnie miłość Boża i udzielam jej ludziom na co dzień. I dzisiaj przynoszę Ci właśnie to nowe życie. Słowo Boże mówi, że aby wejść do Bożego Królestwa, musisz narodzić się na nowo, ze Świętego Ducha. Bo kiedy przychodzisz na ten świat, Twój duch jest martwy, ale masz ziarno wiary, masz okazję, aby oddać życie Jezusowi jeszcze tutaj na tej ziemi i mieć pewność zbawienia. Nie czekaj do jutra. Bo jutra może nie być. Dzisiaj jest dzień zbawienia.
Dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, a będziesz zbawiony. Ja jako świadek Jezusa dzisiaj Ci o tym świadczę. Ja mam pewność. A czy pewność masz Ty, że idziesz do nieba? Czy masz tą pewność? A jeżeli chorujesz, to możesz podejść do mnie i ja pomodlę się o Ciebie w imieniu Jezusa. Zgromię każdą chorobę, z którą się zmagasz. To nieprawda, że musisz chorować, że musisz się umartwiać, że jakiś krzyż musisz nieść. To Jezus poniósł ten krzyż. To Jezus poniósł krzyż, który należał się Tobie. On to wziął. Więc nie musisz chorować. Nie da się oszukiwać dalej diabłu, że musisz chorować, że może jakiś krzyż, który będziesz niósł, przyczyni się do tego, że dostaniesz się do nieba. To nieprawda. Jedyną drogą jest tylko Jezus Chrystus. Jeszcze dzisiaj możesz się z Nim pojednać i możesz mieć relację z żywym Bogiem tutaj na ziemi. Możesz pojednać się z Bogiem dziś przez Jezusa Chrystusa. Amen.